Hejka, witam was w nowym filmie na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj filmik, którego jeszcze na moim kanale nie było, więc to trochę nowość, bo będzie to rysowanie postaci z książki. Także wydaje mi się, że może być dosyć ciekawie. Ale nie przedłużając, słuchajcie, ostatnio zaczęło być głośno na temat książki Rodzina Monet. Więc puściłam sobie tą książkę po prostu, słuchajcie, jako audiobook. Taki off tle, żeby leciał. I bardzo fajnie, przyjemnie się tego słuchało, do tego stopnia, że naprawdę bardzo się wciągnęłam. I słuchajcie, jak zaczęłam mówić o tym, że słucham tej książki, to dużo dużo moich obserwatorek powiedziało, że może stworzyłabym po prostu ilustrację Hayley Monet, czyli głównej bohaterki tej książki. I ja stwierdziłam, dlaczego by nie. Jak wspomniałam, ja słuchałam audiobooka, więc jakby pamiętajmy o tym, że moja wizja Hayley Monet będzie w dużym stopniu uwarunkowana na pewno głosem lektorki, która dla mnie tą książkę przeczytała. No i ja weszłam sobie na Pinteresta i stwierdziłam, że poszukam sobie inspiracji. I słuchajcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich zdjęć, które jak zobaczyłam, to kojarzyły mi się z postacią Hayley Monet. Ja przepraszam, jeżeli niszczę trochę wasze wyobrażenia w tym momencie, ale przypominam, że to jest moja ilustracja i to, w jaki sposób ja sobie Hayley wyobrażam. Krótko opisując te wszystkie inspiracje i to, w jaki sposób wyobrażam sobie, jak Hayley Monet mogłaby wyglądać, to są zdecydowanie te trzy elementy. Jeżeli chodzi właśnie o posturę, to wybrałam to zdjęcie i na pewno w takiej posturze będę, pozie, będę Hayley rysowała, bo tutaj te ręce w taki sposób złożone trochę kojarzą mi się właśnie z Hayley, no oczywiście z tej pierwszej części, z takich jej pierwszych momentów wchodzenia do rodziny, do swoich braci, do swojego otoczenia. Tutaj jakieś takie mundurki wrzuciłam. Nie wiem dlaczego, ale jednak mi się to skojarzyło. Będę się na pewno wzorowała taką dosyć szczupłą twarzą. Ta jest taka fajna, taka. Te są takie trochę pociągłe, chociaż to też mi się podoba. Tu podoba mi się fryzura, bo jest taka dziewczęca, chociaż Hayley z tego co były opisy w książce, opisy, no ja słuchałam tych opisów, to jednak ona raczej chyba stawiała na spięte włosy w warkocz lub rozpuszczone. Ja narysuję jej na tej wersji rozpuszczone. Zobaczymy, jak to wszystko dalej pójdzie, słuchajcie. Dobra, twarz bym zostawiła taką sobie. Skupię się na razie na narysowaniu tej sylwetki sobie tutaj, tak o mniej więcej zarysowaniu tego wszystkiego. Podkreślę może, to nie jest tutorial rysunkowy, bo słuchajcie, inaczej rysuję tak normalnie, a inaczej rysuję sobie dla fanu. Także nie bierzcie ze mnie przykładu za dużego. Ja rysuję takim grubym pędzlem, bo ja bardzo lubię sobie zarysować taki, powiedzmy, inaczej to zrobię. Lubię sobie zarysować taki, wiecie, ogół, a potem przechodzić do szczegółów, więc dlatego zawsze te moje rysunki, jak widzicie na początku, to są takie bardzo... Odbijemy sobie, to będzie łatwiej i może i lepiej. Potem to zmienię, dobra. Są dlatego takie luźne bardzo. Ten pierwszy szkic zawsze jest taki, wiecie, no jakoś to narysuję i będzie. Ja pewno też te tak włosy Hayley ułożę. Wydaje mi się, że Hayley miała dosyć długie włosy. Czujecie, bo ten tu się inaczej ten swetr układa tutaj tak o.
jeszcze narysuję sobie linię oczu. Kurczaczki, wziąłam sobie tyle tych dziewczyn, nie wiem, którą się wzorować. Ta taka wygląda, wydaje się taka naburmuszona i taka mi się wydaje Hailey, że ona jest taka, wiecie, taka trochę, ma ten fajny nosek, na pewno jej piegi narysuję. Nie wiem, czy Hailey miała piegi, ale ja sobie to narysuję, bo to jest moja wizja, ale ta mina po prostu mi wygląda na taką Hailey, trochę zauzawione oczy, takie, ojejku, naprawdę, bardzo mi się tutaj kojarzy. Był też tam taki motyw w tej książce, że ona mówiła nawet o sobie, że jest bardzo emocjonalna, co jest niedziwne, bo jakbym straciła mamę i babcię i trafiła nagle do jakichś obcych dla mnie ludzi, mimo że są, powiedzmy, tam moimi braćmi, no to wciąż byłabym, słuchajcie, no, naburmuszona. Na pewno narysuję jej te kolczyki, które miała od mamy. Tylko to jest rzecz, którą będę musiała sobie sprawdzić, bo... Boże, dlaczego ja nie wykorzystałam do tego celu czatu GPT? Słuchajcie, nie wiem. Chcę przenieść to jedno zdjęcie, które mi się podoba, na górę trochę, bo jest tak nisko, że nie widzę. Dobra. No i lecimy z tematem oczu. Hailey nie było tam żadnych wstawek na temat tego, jakoby ona się malowała, więc ja tego też nie uwiecznię tutaj. Przynajmniej taki mam plan. I lecimy z włosami, które Hailey ma proste, przynajmniej tak wywnioskowałam. Zrobiłam to na tyle sposobów, że sama zgubiłam się, które linie są poprawne, a które nie, ale no nieważne, jakoś to się zaraz... To się wyklepie. To się... Jak to powiększę, to będzie wygodniej. Zostawiam to ucho, słuchajcie. Zostawiam, tylko sobie je przekopiuję stąd, żeby było takie samo. Tak to się kończy, jak się nagrywa i rysuje na 15 warstwach, słuchajcie. Thank you.
Słuchajcie, mamy to. Randomowo wyłączyła mi się nagle kamera. Ogólnie chyba mi się podoba. Tutaj słuchajcie, kończy się ten fajny moment rysowania, gdzie mogę wam dużo pogadać, bo jakby ta koncepcja już powstała. Ale wiem, że lubicie ten proces, więc ja włączam turbo przyspieszenie. Tak prezentuje się efekt końcowy Hailey. No ja jestem bardzo zadowolona ogólnie z tego efektu i z tego, jak to wyszło. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie, jak wam się podoba. No i oczywiście zapraszam was na Instagrama Hej Anku, no i TikToka Hej Anku. Do zobaczenia, pa!